Takiej padaki to na tym kanale jeszcze nie było, bo aż 24 drużyny wystartują zaraz. Mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę. Tak dużej imprezy jeszcze nie było, a te zawody pieszczotliwie są określane właśnie mianem padaki. Jestem już na miejscu w słynnym Gniewkowie i zaraz ruszamy na obiekt, ostatnie szlify i może się uda wystartować nawet z tymi zawodami. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. I już na stadionie olimpijskim w Gniewkowie. Boiska na razie wyglądają tak, ale jak ja tu zaraz linię rozrysuję. No idzie najgorzej w sumie. No myślę, że nikt nie będzie miał tutaj żadnych zastrzeżeń. O kurwa, zmachałem się. No jeszcze tylko dwa boiska. 8:02. Trzeba trochę przyspieszyć, bo zawody już za 2,5 godziny się zespoły zbierają. Wczoraj na tej trybunie był jakiś delikatny biforek. Część zespołów zażyczyła sobie rozgrzewkę, więc panowie i panie z Unii Gniewkowo rozpalili grilla. To są te słynne kiełbachy z Murzynna? Słynne kiełbachy z Murzynna. A tu w okolicach bramki jest najważniejsza rzecz na tym turnieju. O, o tu, proszę bardzo. No, wygląda obiecująco. No, tu jakieś nowe technologie są grane. Tu nie może nic się wykrzaczyć. Jakaś delikatna awaria się trafiła. Już można testować? Najbardziej. Ktoś musi przeprowadzić te testy, czy działa? Chyba właściwa substancja została nalana. Działa! Ubiegłoroczny zwycięzca kategorii wzór trzeźwości. Powtóreczka? No, taki ambitny plan. Uśmiechnij się, kurwa. No uśmiechnij się, przy dzieciach się uśmiechaj, tak. Możesz się uśmiechnąć przy dzieciach. Za kilka minut ma się zacząć, nawet chyba prawie wszystkie zespoły dojechały. Nie, no nie wierzę, że jakaś drużyna przyjechała takim autobusem. Ja pierdzielę. Co to za drużyna? Kurakionku! Jesteśmy zawsze tam! Nawet ulubiona już jest, ale mieli też delikatną wpadkę po drodze. Auto się zabrudziło. Proszę bardzo, a pan po co z tym przyjechał? Muszę was sprzątać samochód. Zabrudził się po drodze. O, coś tam, Chińczyka zamówiliśmy. Ciekawe sprawy dosyć, więc no, co ja mogę powiedzieć? Szanowni państwo, nie ma co chyba tutaj za dużo owijać w bawełnę bułkę przez bibułkę. Michał, Misiek, Szostek! Halo, halo, witam serdecznie. Chujowa! Zajebista, no! Lepiej niż Niemczech! Gejzer! Z roku na rok jest coraz lepszy, nie? Kto, Gejzer? Grubszy. Jak spierdala. Powie coś mądrego. Chciałem powiedzieć coś mądrego. Na wejściu na nasz stadion można zakupić piwo. No, poszło! Teraz zaczynamy futbolowe szaleństwo. Wygra mecz? Oli! Idziemy? Brawa, stani! Profesjonalna odprawa, mówimy, żeby po prostu trafiać w piłkę czasami. Jak ci najdzie, będzie, to kop, będzie dobrze. Klaga do przodu, ale nie. Tak, klagę do przodu to walimy i jakoś to będzie. Dawaj, wjeżdż do Białomy! Kokko Jumbo, wam to musi iść dobrze, nie? No na razie jeden mecz do tyłu, ale później będzie okej. Okay. Przegraliśmy zrobić. Ale z mocną drużyną. Bardzo mocna drużyna. Bardzo mocna drużyna, bo to jest LC, to Skarszew. Nie wiem jak to się stało, ale faktycznie udało się. Na boisko numer 2, Sztabiel. Ale wy to do zwycięstw to jesteście przyzwyczajeni, nie? Czasem ile mieliście w tym sezonie? No zero, nie? A remisów? Zero. Jesteśmy, no utrzymujemy równą formę, nie? Którą pozycję zajęliście w lidze? Jakby odwrócić tabelę, no to chyba pierwszą. Która? Panowie! Ta z nami wygrała? Ta, co z nami wygrała. Błędy sędziów. Ewidentnie błędy sędziów. Nierówna nawierzchnia. Ej, kurwa, tam gra zespół Kartofiska w ogóle teraz. Czy ja tam nie powinienem być na boisku? O. Ja pierdolę. Ale drużyna Kartofiska to jest wzmocniona na tym turnieju. Proszę bardzo, pytaliście, macie Manik z Wiskitek. Dziś w zespole Kartofiska i od razu
widać efekt, pierwsze dwa mecze w dupę. No dzięki, Maniek! Spoko, nie ma problemu, jakby co to... Zawsze możesz dzwonić. Zawsze. Jakbyś chciał przepierdolić, to dzwonię. No, ładuj! No powiedziałeś, żeby ładował, no to wam władował. No zapomniałem, że to moja bramka. Właśnie spotkałem najnormalniejszych ludzi na świecie. Do Gniewkowa przyjechali skąd? Zakopanego. I tylko na to, że się przyjechali. A, to zazdroszczę wam, panowie, takiego życia. Ja to mam smutne jak życie przy was. W tym roku jest mnóstwo atrakcji towarzyszących. Rozpisanych mamy bardzo. I największą atrakcją dla osób, które przyjechały bez pary i lubią wędkować, będą szybkie randki dla wędkarzy poprowadzone przez tego pana. Taki chuj. No nie odbędzie się to, no jak się nie odbędzie? No normalnie. Jak się ktoś zgłosi, to się odbędą. Ile osób się zgłosiło? No nie wiem, no dwóch się pytało. No, no to już jest para. Latarnik Choczewo. Panie i panowie, latarnik Choczewo tu nawet przyjechał. Z daleka, nie? To z samych gór polskich. Dziękujemy. Bardzo wielkie serdeczne podziękowania. No gdzie jest Choczewo? No wszyscy wiedzą, gdzie jest Choczewo, nie? Tak, dokładnie. Kto by nie wiedział, gdzie jest Choczewo? No, tam jest latarnia. Ten słynny latarnik. Nie, ale wy dobrze gracie, nie? Ale to będzie pierdyknięcie. Fuchs Wielowicz, słynny z tego, że... Przebiera się w kurniku. Jesteśmy do tego lisami. Ale nie, no bo czekaj, jeszcze raz. Nawet nie spierdzę. Macie szatnię... W kurniku. Wygląda jak kurnik. Naszego kumpla gospodarza, który po prostu... Użyczył nam kurnika, żebyśmy mieli się gdzie przebierać. I dlaczego macie lisa... Tak. W herbie. Na herbie. Lis? No, jest lis w herbie. Fuchs Wielowicz. Trzeba będzie kiedyś to sprawdzić. Czy nie ściemniają? Zapraszamy serdecznie. Akademia Mistrzostwa Sportowego. To jest jedyna Akademia Mistrzostwa Sportowego, która zajęła ostatnie miejsce w klasie B. I przegrała 3 mecze na mistrzostwach już. Przegraliście już 3 mecze? Jako pierwsi. No ale serio? Wszystkie 3 mecze przegraliście? Tak. Dobra, nie zatrzymuję, bo to ważne sprawy. Pociąg do futbolu. To jest strzelec tego gola. Wróć! Zdrówko na wszystkich oglądających. Pociąg do futbolu zaskoczył nowymi wdziankami. Te stroje to ładne? No nie wiem, różnie mówią. Inteligencji się podoba. A skąd w ogóle? Inteligencji takie? Się podoba. Skąd w ogóle? Takich nie mieliście rok temu. Kupiłem na pewnym portalu. Na pewnym portalu randkowym. 35 zł zapłaciłem za komplet 10 strojów. Nie, że sztuka 35 zł? Nie, cały komplet. Komplet, 10 koszulek, 35 zł. To sponsorze coś powiedz. I co to jest naprasowane? To tak? Jest naprasowane, taka pełen półprofesjonalizm, jak to mówią. Trudny mecz przed wami teraz. Każdy mecz jest trudny. Ale czy mieliście kiedyś jakiś łatwy mecz? Nigdy, nie w tej ekipie. Same trudne mecze. A zwłaszcza tej drużyny. Nie było ręki, nie? Nie, co ty, barkiem przyjąłem. Nie, ale strzał oddałeś ładny, moim zdaniem. No nic gorszy niż w zeszłym roku, to na pewno. Jestem jednym z 3 najlepszych strzelców drużyny w tym roku. Po 3 bramki mam w lidze. Czyli to nie świadczy najlepiej o drużynie chyba. Nie, to świadczy zajebiście o drużynie. Losowanie ćwierćfinałów zaraz. Mamy czapkę jakąś? Czego będziemy losować? Przepraszam bardzo, sprawdza się ta trybuna? Oczywiście, sprawdza się jak najbardziej. Ten pan to w ogóle ma tutaj wiele funkcji dzisiaj, bo to są też edukacyjne walory na tym turnieju. Właśnie tutaj prelegent miał wygłosić, czy to wygłosi, nie wiem, która jest godzina, prelekcja pod tytułem jak mieć na wszystko wyjebane.
co, już, to już jest po? Już jest po. Przegapiłem. No akurat byłem na Orlenie. Musiałem jechać na stację, na krem, po krem do opalania, bo się czyli spaliłem. Prelekcja pod tytułem jak mieć na wszystko wyjebane nie odbyła się, bo... No miałem wyjebane, no na tym to polega chyba, nie? A tyle kasy to kosztowało. Gdzie są te pieniądze, ja się pytam? Na Orlenie. Kolejny debiutant na Mistrzostwach Świata. I to nie jest słaba drużyna, bo to jest zespół, proszę bardzo, Unia Leszcze. To nie takie Leszcze, Stefan. Zabieg! Nie, ale tak szczerze, dobrze gra się czy zajebiście nie? Słabo. Nie, ile punktów mieliście w tym sezonie? 13. Przedostatnie miejsce. Ulala, coś własnej roboty, owoce, owocowa, własne tak? Owoce morza. Kalmarówka, kalmarówka. Kalmarówka. Kalmari. No jak? Niam. Coś portem? Portem nie, ale południowe na te. Zbocze musiało być. Ja też sędzią. Znakomite. Wchodzę na boisko to z przyjemnością. Znakomite. Kończu za swój za ciebie. Dobre. Ośmiornica. Kto teraz gra, panie? No ma grać Coco Jumbo z ulubioną, ale ulubiona podobno poszła na basen. Idą chyba. Idą. Już się wypluskali. A teraz meczycho o ostatnie miejsce. Jest stresik, widzę, nie? Ogromny. Zaraz mecz o ostatnie miejsce. Zaraz idziemy rozgrzewkę zrobić, potrenować jeszcze odrobinę. Ostatnio tak się stresowałeś, jak? Nie wiem. Przed obroną pracy doktorskiej, nie? Oj, chyba nawet nie. Wiesz, ja nie chcę zatrzymać. To już zaraz wręczenie nagród, tak? Zaczynamy od nagród drużynowy. Drodzy za miejsce wstydu! A miejsce wstydu na Mistrzostwach Świata w udawaniu gry w piłkę jest miejsce pierwsze. Unia Leszcze! Zapraszamy do pytania. A teraz mamy nagrodę dla wygranego w meczu o Psichuj Zadarnik Koczewo! Patera za wygraną w meczu o Psichuj! Jesteś zwykłą dupą wołową, kurwa. To jest najgorszy zawodnik turnieju. Nie chcieliśmy tego mówić, ale kończymy. Piąte mistrzostwo świata podawane w piłkę. I jeszcze niespodziewany afterek. A na afterku zagrają prawdziwe gwiazdy. Gwiazda wieczoru Gianni. Książę cygańskiej pieśni. Wow, lepiej dajecie, jak w dziewczynie chocinku przyznaję. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Zagrać, kto musi zagrać, kto nie gra, ten nie wygrywa.